Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest czwartek, 7 maja. Trwa jeden z najdziwniejszych tygodni w polskiej polityce ostatniego 30-lecia. Wczoraj Porozumienie porozumiało się z PiS-em i dwaj Jarosławowie ogłosili uratowanie Zjednoczonej Prawicy, wyborów i Polski. Jak do tego doszło, co z tego wynika i co wydarzy się dalej, opowie mi dziś Wojtek Szacki. Wojtku, może na początku mógłbyś nam opowiedzieć, co to jest za porozumienie? Jego szczegółów wszystkich jeszcze nie znamy. To jest ważne zastrzeżenie, dlatego że diabeł tkwi, jak wiadomo, w detalach, a to dopiero poznamy w miarę kolejnych nowelizacji pewnie kodeksu wyborczego, pewnie tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Natomiast plan zakłada, że wybory, które miały się odbyć 10, się nie odbędą, ale trochę tak jakby się odbyły, ponieważ Sąd Najwyższy w myśl tego planu ma ogłosić, że te wybory są nieważne. I potem marszałek Elżbieta Witek ma rozpisać nowe wybory, natomiast z zachowaniem praw nabytych. Jest to konstrukcja nieznana w polskim systemie prawnym. Ma ją wprowadzić jakaś kolejna ustawa, więc znowu będzie pewnie kwestia, jak szybko zrobi to Senat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta koncepcja praw nabytych, no teoretycznie ma sprawić, że ci kandydaci, którzy się już zarejestrowali, będą zarejestrowani nadal w tych nowych wyborach, a to z uwagi na stan epidemii, stan zagrożenia bezpieczeństwa obywateli i różne ograniczenia, które są w Polsce w związku z tym wprowadzone. A politycznie oczywiście jego sensem jest utrudnienie sytuacji Platformie, tak żeby ciężej było wystawić jakiegoś innego kandydata niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy myślisz, że to porozumienie przetrwa do momentu, w którym opublikujemy ten podcast? No zobaczymy. Ja myślę, że tak, no, że jednak zostało sporo inwestycji poczynionych. Jest podpis Jarosława Kaczyńskiego, pod tym można się oczywiście śmiać, że nie takie obietnice się łamało i nie takie umowy się łamało. No ale tutaj wydaje mi się, że jednak to porozumienie z porozumieniem zostanie dotrzymane i będzie realizowane. Dobrze, ale też zdaje się, że na kolejnych etapach tego porozumienia jest ileś zakrętów i ileś sytuacji, które mogą to porozumienie wywrócić. Tak jak rozumiem, że możemy uznać zgodnie, że prawdopodobnie Sąd Najwyższy uzna te nieodbyte wybory za nieważne, to właśnie jest kwestia na przykład tej nowelizacji, o którą to wszystko się może rozbić. No, Sąd Najwyższy, a konkretnie jedna z jego izb ma prawie miesiąc, a w zasadzie miesiąc na decyzję w sprawie wyborów. Nie wiem, jak długo to potrwa. Jest 14 dni na wniesienie protestów, przy czym protesty mogą być też wnoszone pocztą polską. Nawet 14 dnia decyduje data stempla pocztowego. Później te protesty trzeba rozpatrzyć, wyznaczyć jakieś posiedzenia. Może to nawet być robione jakoś hurtowo. No ale to zajmuje trochę czasu i w normalnym świecie normalnych praw i procedur to by pewnie potrwało ponad miesiąc w sumie oddalenie wszystkich albo uznanie wszystkich tych protestów i uznanie, że wybory są nieważne, te wybory, których nie było. Więc byśmy obudzili się gdzieś w czerwcu, pewnie w okolicach połowy czerwca. I wtedy ruch należałby do marszałek Elżbiety Witek, która by zarządziła te nowe wybory z nowym kalendarzem wyborczym, a więc i z szansą na rejestrację nowych kandydatów, żeby chociaż mieć pozór demokracji, pozór normalności, no to te komitety wyborcze musiałyby mieć parę dni najpierw na zarejestrowanie, później parę dni na przyniesienie 100 tysięcy podpisów. No ten kalendarz musi zostać chociaż w jakiejś szczątkowej formie uszanowany. Więc wydaje się, że te wybory w czerwcu są niemożliwe, w lipcu są mało prawdopodobne, bardziej prawdopodobne są jakoś na początku sierpnia. Ale to z tym zastrzeżeniem, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa i że wszystko się trzyma jakichś procedur. Wyobrażam sobie, że rządzący będą chcieli jednak maksymalnie skracać te terminy. I stąd w pierwszych godzinach po ogłoszeniu tego porozumienia pojawiła się data bodaj 11 czy 12 lipca. No dobrze, a wróćmy jeszcze do tej nowelizacji tej ustawy o wyborach pocztowych, bo rozumiem, że takowa jest konieczna? Tak, tutaj Jarosław Gowin ma podobno zielone światło od Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby ucywilizować
ten bubel prawny, jaki został właśnie przyjęty przez Sejm. Ma być więcej osób w komisjach wyborczych, tak żeby liczenie głosów trwało krócej, żeby to było sprawniejsze. Ma być wprowadzane jakieś potwierdzenie odbioru, czyli te karty do głosowania miałyby nam być doręczane w bardziej cywilizowany sposób. Ma być włączona PKW w pełni do organizacji tych wyborów, więc Jarosław Gowin chciałby zrealizować część postulatów konstytucjonalistów, którzy wskazywali na wady tej ustawy, która w tym momencie wkrótce wejdzie w życie, no i jakoś uwzględnić. Podobno PiS się na to zgodzi, ale to oczywiście uwierzę, jak zobaczę. No a teraz nałóżmy to na kalendarz. Rozumiem, że to by oznaczało, że potrzebujemy, pewnie zgaduję, co najmniej 5 dni, żeby napisać taką dobrą, sensowną ustawę. Potem rozumiem, że ona idzie do Senatu. Prawdopodobnie Senat ją trzyma kolejne 30 dni. Czyli jesteśmy co? No jesteśmy znowu w połowie czerwca i wtedy wchodzą w życie. Rozumiem, że tu nie ma mowy o vacatio legis albo o jakichkolwiek innych wymogach konstytucyjnych w kwestii zmiany prawa wyborczego w okolicach wyborów. Ten dogmat już chyba to już porzuciliśmy. Tak. Nie ma co się wygłupiać. To rozumiem, że wtedy po prostu razem mniej więcej z rozpisaniem wyborów mamy gotową ustawę, która te wybory reguluje, tak? Tak, no i jeszcze trzeba stworzyć tę ustawę, która będzie mówiła o prawach nabytych. Nie wiem, czy oni to dopiszą do ustawy o wyborach korespondencyjnych, czy będzie jakaś nowa ustawa, no ale trzeba będzie stworzyć jakieś ramy prawne, czy też pozór ram prawnych, które by pozwoliły kandydatom innym niż ci zgłoszeni zgłosić się do wyborów. No a nie można tego nie zrobić, no bo są ludzie, którzy na przykład ukończą 35. rok życia w czerwcu czy na początku lipca i taka ustawa bez nowelizacji pozbawiałaby ich prawa startu w wyborach i to byłby powód do uzasadnionych protestów. Zadam głupie pytanie, ale nie mogę tego sobie odmówić. Czy wyobrażasz sobie, żeby inne partie polityczne, żeby opozycja na przykład została włączona w te prace i żeby prace nad tą ustawą zostały przeprowadzone w ramach jakiegoś konsensusu całej sceny politycznej? Sam sobie chyba odpowiedziałeś na to pytanie. Mnie się oczywiście marzy, ja o tym parę razy już mówiłem, jakaś forma porozumienia. Politycy PiS tak bardzo lubią powoływać się na Bawarię i tamtejsze wybory korespondencyjne w wyborach lokalnych. No tylko, że tam się wszystkie siły polityczne porozumiały, wspólnie ustaliły zasady, zgodziły się na te zasady, zgodziły się na przyspieszenie prac nad ordynacją. No w Polsce mamy do czynienia za każdym razem, odkąd się zaczął problem z wyborami, z jakimiś zakulisowymi wrzutkami PiS-u na ostatnią chwilę do ustaw, które generalnie były o czymś zupełnie innym. Tak było z pierwszą i z drugą tarczą antykryzysową. No tutaj w ogóle nie ma cienia prób nawet porozumienia się z opozycją. Inna rzecz, czy opozycja w ogóle by przyjęła takie zaproszenie do rozmów. Tu wrócę na sekundę do propozycji Jarosława Gowina, żeby zmienić konstytucję i przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy o 2 lata. Moim zdaniem Platforma powinna była negocjować w tej sprawie. A teraz dałbym ci taki moment, żebyś odniósł się, wygłosił przemówienie na temat tego, jak te wszystkie zmiany, jak to porozumienie ma się do porządku prawnego kraju, w którym żyjemy. Do tego porządku prawnego, który jest i który obserwujemy od paru lat, no to ma się znakomicie, no bo to jest właśnie esencja tego porządku prawnego. Wola polityczna, zerwanie z doktryną imposybilizmu, wszystko się da. No pięknie, naprawdę wspaniale rymuje się ze wszystkimi dokonaniami Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i innych prominentnych polityków Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie parę lat z zawłaszczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No jest to esencja i konsekwencja wszystkiego, co obserwujemy od kilku lat. Jak to ma się do porządku prawnego, który jest w konstytucji? No moim zdaniem nijak. I tutaj lista grzechów jest bardzo długa. I pewnie jak poznamy szczegóły tego planu, to ta lista grzechów się jeszcze wydłuży. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Redaktor Szacki uronił łzę nad konstytucją. Przechodząc do analizy politycznej tego, co się wydarzyło, odchodząc od tych tematów ustrojowo-prawnych, chciałem się ciebie zapytać, na początek, kto twoim zdaniem wygrał te zapasy Jarosławów? Chyba nikt. Wydaje mi się, że obaj trochę przegrali. Wydaje mi się, że najgorzej wyszedł na tym Jarosław Gowin. Moim zdaniem najgorzej Zbigniew Gryglas. No, ale on nie jest Jarosławem, a rozmawiamy o zapasach Jarosławów. Zbigniew Gryglas faktycznie, zdaje się, zaraz straci funkcję wiceszefa
resortu aktywów państwowych. Tak, to jest całkiem chyba dobra wiadomość po tym porozumieniu. Natomiast już mówiąc całkiem serio, Jarosław Kaczyński, no okazało się, że ta jego większość w Sejmie to jest taka dość krucha większość. Nie udało mu się zapewnić większości dla przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w maju. Mimo, że cały obóz władzy parł niepowstrzymanie, wydawało się, do tego, żeby te wybory się odbyły. Jarosław Kaczyński nie ma teraz wyborów prezydenckich, w których Andrzej Duda prawdopodobnie wygrałby z olbrzymią łatwością już w pierwszej turze. Będą dodatkowe miesiące kampanii. Platforma dostanie być może okazję do wymiany kandydatki na kandydata. No i zobaczyliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który musiał ustąpić, który musiał się gdzieś dogadywać z Jarosławem Gowinem. No, Jarosław Kaczyński przegrał, ale zarazem obronił jednak większość. Nie ma przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które też zawsze są jakimś ryzykiem dla rządzących. Jarosław Kaczyński zhołdował sobie znaczną część porozumienia, więc on przegrał, no ale on spadał z bardzo wysokiego konia i nie spadł na samą ziemię. No to jest po prostu jedna z porażek, które każdy polityk w ciągu swojego życia przyjmuje i ponosi. Jarosław Gowin natomiast moim zdaniem przegrał na całej linii. To znaczy udało mu się zachować formalną kontrolę nad porozumieniem, no ale wszyscy wiemy jak jest i że ta partia przestała istnieć. Jeśli w ogóle kiedykolwiek istniała, no to przestała istnieć. Ewentualnie przekonaliśmy się, że nie istnieje. Nie jest to ugrupowanie zdolne do startu w żadnych samodzielnych wyborach. Poczekaj Wojtek, ale ty przyniosłeś plotkę, że porozumienie będzie zakładało klub. Czyli może jednak Jarosław Gowin odzyskał podmiotowość. Też wystąpił dzisiaj o tej 8:37 na konferencji, na której stanęło za nim no prawie wszyscy posłowie, tylko poseł Żalek się spóźnił, bo wyglądał na osobę, która nie została poinformowana o spotkaniu, więc przybiegł w ostatniej chwili. Ale wydaje się, że jednak za Jarosławem Gowinem cały czas stoi 16 posłów. No wygląda tak, ale nie stoi, o czym mogliśmy się przekonać parę dni wcześniej. Jarosław Gowin kontroluje 5-6 pewnie posłów ze swojego ugrupowania i to by wystarczyło, żeby zablokować ruch Jarosława Kaczyńskiego, ale w żaden sposób nie wystarcza, żeby, nie wiem, myśleć w ogóle o jakiejś podmiotowości w polityce. Jarosław Gowin nie ma cienia szans na to, żeby zbudować partię, która by była w stanie przekroczyć próg wyborczy w jakichkolwiek wyborach. Jarosław Kaczyński mu nie daruje tego, co zrobił. No, po prostu teraz wszystkie działania przeciwko Gowinowi zostały odłożone w czasie. Na chwilę odłożę do kieszeni moje zdanie na temat tej sytuacji i postaram się jednak przedstawić argumenty za tym, że jednak Jarosław Gowin coś wygrał. Posłużyłbym się do tego tweetem Krzysztofa Mazura, który sugeruje, że jednak bądź co bądź jest to wygrana obu Jarosławów, bo jedność Zjednoczonej Prawicy została utrzymana, rząd jest stabilny i udało się osiągnąć kompromis, coś co w polskiej polityce zdarza się rzadko. Z drugiej strony Jarosław Gowin stał się w tym momencie, tak można by wnioskować po tym ostatnim tygodniu, drugą najważniejszą osobą w państwie po Jarosławie Kaczyńskim, bo to z nim trzeba wszystko uzgadniać, to znaczy został wywindowany do roli decydenta o tym, kiedy, jak zostaną przeprowadzone wybory. Wreszcie od miesiąca nie przestajemy rozmawiać o Jarosławie Gowinie, bądź co bądź najmniejszym partnerze w Zjednoczonej Prawicy, byłym ministrze nauki. Więc jednak ileś rzeczy Jarosław Gowin osiągnął, to znaczy skupił na sobie, a jest to jeden moim zdaniem, podejrzewam, z podświadomych celów wielu polityków, jeżeli nie większości polityków, skupił na sobie uwagę mediów, opinii publicznej. No tak, ale jeśli spojrzymy na to, co on chciał osiągnąć, czyli albo stworzyć partię, a przynajmniej silne środowisko podmiotowe, które byłoby zdolne jak równy z równym rozmawiać na przykład z PSL-em o wspólnym starcie w jakichś kolejnych wyborach, no to tego nie osiągnął. Myślę, że teraz cała opozycja nie znosi Jarosława Gowina i ani myśli z nim o czymkolwiek rozmawiać. Być może Jarosław Gowin wyląduje kiedyś na listach PSL-u, ale nie jako lider partii, tylko trochę będzie to powtórzony kazus Pawła Kukiza. W Zjednoczonej Prawicy no, ona przetrwała, ale na ile ona przetrwała? No, sam Jarosław Gowin, myślę, jest świadom, że ten układ nie przetrwa do końca kadencji, że nie ma miejsca dla niego już na listach wyborczych, a nawet jeśli by się na nich znalazł, to na pewno nie w gronie kilkunastu zaufanych ludzi. No, Jarosław Kaczyński nie popełni drugi raz takiego błędu. Ten klub, który być może powstanie, nie wiem, nie mam potwierdzenia tej plotki, więc nie mówię o niej z całą pewnością, ale nawet gdyby powstał, no to Jarosław Kaczyński mógłby go rozmontować błyskawicznie. Zresztą
samo jego założenie byłoby niekorzystne dla PiS-u, no bo sam PiS nie miałby wtedy nawet formalnie większości. To jest też kwestia jakichś przywilejów sejmowych, pieniędzy dla klubu. Im więcej posłów, tym lepiej i bogaciej. Więc nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy taki klub powstanie, ale nawet gdyby powstał, no to nie sądzę, żeby on, a nawet mogę się założyć, że on nie dotrwa do końca kadencji. No właśnie ciekaw jestem, bo wyobrażam sobie, że Jarosław Gowin może używać metafor szachowych i może uznać, że... Gambit wyszedł. Że gambit wyszedł, poświęcił figurę, czyli rozumiem miejsce w rządzie i trzymając się tej metafory szachowej, uzyskał przewagę pozycyjną. Jednak z drugiej strony, jak się rozmawia o szachistach, to taka kolejna utarta i często powtarzana metafora jest taka, że szachiści cechują się tym, że myślą wiele ruchów w przód. Więc jestem ciekaw, jakie pozostały ruchy Jarosławowi Gowinowi. To znaczy w tej sytuacji, niezależnie od tego, uznajmy nawet, że coś osiągnął. Tak, no bo osiągnął coś, to znaczy zablokował wybory w maju, które razem z panami posłami Sośnierzem, Maksymowiczem uważał, że będą tragedią dla Polski. Ustrzegł nas, Polskę, przed tymi wyborami. No ale co dalej? No teraz będzie naprawiał ustawę korespondencyjną i tutaj trzeba mu kibicować i mieć nadzieję, że doprowadzi do tego, że ta ustawa będzie miała ręce i nogi. To jest pierwszy ruch, a teraz drugi ruch do przodu. A drugi ruch do przodu, no ja spodziewam się, że ten konflikt z Jarosławem Kaczyńskim wróci. Będziemy mieli pewnie znowu spór z Brukselą o praworządność. Wyobrażam sobie, że wyjdą z Ministerstwa Sprawiedliwości różne projekty ustaw znowu o sędziach, o kaście nadzwyczajnej. No i wtedy nie dałbym sobie ręki uciąć, że Jarosław Gowin nie powie weto i że nie uruchomi z powrotem tych kilku swoich posłów i ten serial Zapasy Jarosławów wróci. A może Jarosław Gowin powinien zrobić coś, o czym spekulowano, zdaje się przed wyborami albo tuż po wyborach, to znaczy chwilowo oddać przywództwo w partii Porozumienie Jadwidze Emilewicz i trochę schować się za Jadwigą Emilewicz, to znaczy teraz wypchnąć ją do przodu w ramach takiego gestu, który by cementował Zjednoczoną Prawicę i też właśnie wzmacniał rząd i przeczekać tą burzę, poczekać, aż może kiedyś Jarosław Kaczyński mu wybaczy i zapomni. Nikt nigdy tak nie odda władzy, a jeśli odda władzy, to już na dobre. Nie pozbywa się władzy w partii, nawet tak iluzorycznej. No pytanie, czy nie znajdzie się za parę miesięcy jakaś większość w Porozumieniu, która po prostu Gowina obali. No ale to właśnie może lepiej oddać władzę, niż dać się obalić. Zobaczymy. Dobrze, a jeszcze mam pytanie do ciebie o trzeciego cichego, mało widocznego aktora tej rozgrywki, czyli o Zbigniewa Ziobrę. Jak twoim zdaniem ten konflikt wpłynął i wpłynie na pozycję Zbigniewa Ziobry w Zjednoczonej Prawicy? No co ciekawe, chociaż ta umowa ratuje byt Zjednoczonej Prawicy, to podpisu Zbigniewa Ziobry pod nią nie ma. On był trzymany z boku, albo sam się trzymał z boku. Ale bardzo kibicował. Myślę, że bardzo kibicował, ale też sądzę, że Zbigniew Ziobro przygotował się na różne scenariusze. Zresztą mam powody, żeby podejrzewać, że szykował się na różne scenariusze. Słyszałem, że w zasadzie mógłby zarówno startować samodzielnie w ewentualnych wyborach parlamentarnych, gdyby PiS chciał wypchnąć Solidarną Polskę z list wyborczych. Wróciliby wtedy europosłowie na te wybory, Patryk Jaki, Beata Kempa. Nie wiem, co by zrobiła Beata Szydło, zaprzyjaźniona z Ziobrystami, a nie mająca najlepszych notowań na Nowogrodzkiej. Ale w każdym razie Solidarna Polska ma znacznie większe zasoby i potencjał wyborczy niż Porozumienie. Nawet osobisty wynik Zbigniewa Ziobry w jego okręgu, ponad 100 tysięcy głosów, by na to wskazywał. Jarosław Gowin, przypominam, w Krakowie miał zaledwie 16 tysięcy głosów, znacznie mniej niż w poprzednich wyborach. Aczkolwiek w wesołym sondażu firmy Social Changes, w którym PiS miał 40,5% poparcia, partia Porozumienie miała 0,8, to Solidarna Polska miała jeszcze mniej i znalazło się na końcu stawki. Dla wiadomości. Nie przywiązywałbym najmniejszej wagi do tego wesołego sondażu. Chciałbym ciebie też zapytać o to, co wydarzenia wczorajszego dnia i wieczora oznaczają dla innych aktorów sceny politycznej. Też może to jest okazja, żeby jakoś szybko i zwięźle skomentować występy we wczorajszej debacie telewizyjnej, którą oglądaliśmy oddzielnie, ale będąc na łączach. Co twoim zdaniem zrobi Platforma Obywatelska? No to jest chyba najciekawsze pytanie, bo ono będzie rzutowało nie tylko na sytuację samej Platformy, ale również na kampanię Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy w największym stopniu skorzystali ze słabości Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Myślę, że przed Platformą stoi bardzo trudna decyzja, bo
słabość Kidawy-Błońskiej jest ewidentna. Dla wszystkich jest jasne, że ona dobrego wyniku nie osiągnie. Niezależnie od tego, jak potoczy się już ta kampania przez najbliższe 2 miesiące, to bardzo trudno będzie reaktywować tę kampanię. Z kolei nie są znane warunki, w jakich miałby startować, rejestrować się ewentualny nowy kandydat. Być może one zostaną tak napisane, żeby w praktyce uniemożliwić start jakiegokolwiek innego kandydata. PiS jest zdolny oczywiście do tego typu manewrów, więc może się okazać, że Platforma, nawet gdyby chciała, to nie będzie w stanie wymienić Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kogoś innego. Tych nazwisk potencjalnych na giełdzie się kilka pojawiło i fruwa. Co ciekawe, nikt nie mówi o Donaldzie Tusku, natomiast najczęściej słyszałem nazwisko Rafała Trzaskowskiego i Jacka Jaśkowiaka i ktoś też wspominał o byłym ministrze spraw zagranicznych, obecnie europośle Radosławie Sikorskim, który wiadomo, że kiedyś marzył o posadzie w Pałacu Prezydenckim i teraz ta sytuacja trochę mu spadła jak z nieba. Wydaje się, że on byłby najlepszą kandydaturą, zakładając, że jedyne co Platforma może zrobić w tej sytuacji, szczególnie przy rosnącej konkurencji na opozycji, czyli Hołowni i Kosiniaku, to jest, żeby możliwie maksymalnie zaognić konflikt z PiS-em i wrócić do utartych schematów polaryzacyjnych. A zdaje się, że Radosław Sikorski ma do tego predyspozycję. Jest dużo archiwalnych wystąpień, które Wiadomości mogą puszczać codziennie 3 razy, a jeszcze do tego nie ma nic do stracenia tak naprawdę, bo myślę, że już się pogodził z tym, że prezydentem nie zostanie, a tu nagle dostaje szansę, żeby zawalczyć i anusz nagle wjechać na jakimś czarnym koniu i wywrócić wszystko do góry nogami. Tak, ja nie rozmawiałem z nim, nie rozmawiałem też z liderami Platformy, więc nie wiem, jakie pomysły teraz krążą im po głowach. No ale zgaduję, że ten pomysł z Kidawą na porozumienie i to, że teraz musimy wszyscy razem się tutaj dogadać, to raczej jest już nie. Jest tymczasowy raczej. Znaczy, ja wiem, że by bardzo chcieli wymienić swoją kandydatkę i w dodatku ich rozumiem doskonale, ale nie wiem, czy to się okaże możliwe. Radosław Sikorski byłby takim kandydatem wychylonym w przeszłość bardziej. Byłby próbą powrotu, jak mówiłeś, do świetlanych czasów polaryzacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rafał Trzaskowski byłby próbą wyjścia do przodu i byłby lepszą kontrą chyba dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. W ogóle nie wspominasz o lewicy. Bo się nie znam na lewicy. No ale na czym tu się znać? No, widziałeś Roberta Biedronia we wczorajszej debacie? Widziałem, ale tak jakbym go nie widział. Poza bonmotem o tym, że potrzebna nam jest armia pielęgniarek zamiast armii żołnierzy, to ja prawdę mówiąc niewiele zapamiętałem z tego występu. No oczywiście można powiedzieć, że w sumie każdy z kandydatów miał jakieś 5-6 minut na zaprezentowanie swojego programu, więc niewiele. No ale na przykład z Pawła Tanajny zapamiętałem całkiem sporo, z Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni również. A Robert Biedroń tak jakby trochę nie zaistniał w tej debacie. Co więcej, nasz kolega redakcyjny Ryszard Łuczyn donosi, że prawdopodobnie Lewica nie będzie szukała innego kandydata. Prawdopodobnie wynika to z tego, o czym już chyba rozmawialiśmy wcześniej, że Lewica postawia krzyżyk na tych wyborach i przygotowuje się na następną wojnę. W tej już czuje, że nie wygra, więc chciałby, żeby ona jak najszybciej się skończyła. Ale z drugiej strony widziałem dzisiaj rano wystąpienie Roberta Biedronia w Sejmie i został włączony ten pomysł, o którym też chyba Ryszard opowiadał, czyli powrót do 3 tenorów, bo wystąpił razem Robert Biedroń z Adrianem Zandbergiem i Włodzimierzem Czarzastym. Więc zdaje się, że po prostu Lewica uznała, że na tym baku musi dojechać do mety, niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło. Na to wygląda. Zastanawiam się, bo jest 2 kandydatów, o których mówimy trochę jednym tchem, dlatego że obaj są z jednej strony w trendzie wznoszącym, a z drugiej strony rywalizują tak naprawdę w tym momencie o 2 miejsce za Andrzejem Dudą. To jest Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie i Szymon Hołownia. Zaryzykowałbym tezę, że wydłużenie kampanii pozwoli Hołowni się jeszcze bardziej rozpędzić, natomiast mam poczucie, że Władysław Kosiniak-Kamysz, taki pik swojej popularności, tego poczucia, że jednak on ma szansę tutaj zawalczyć o 2. turę, ma za sobą. Ale to jest pytanie do ciebie. Czy widzisz szansę na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz znowu złapie prędkość? I drugie pytanie, czy wiesz, dlaczego PiS tak się boi Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo z tej debaty dało się odczuć, że jeżeli Andrzej Duda się odnosił do jakiegokolwiek kontrkandydata, to tym kontrkandydatem był właśnie Kosiniak-Kamysz. Ja się zgadzam, że Władysław Kosiniak-Kamysz chyba doszedł do maksimum swoich możliwości. Tam czegoś brakuje w tej kampanii. Ona mi się
podoba, ona jest sprawna. Kandydat moim zdaniem bardzo dobrze wypada w mediach, w tych rozmowach z publicystami. Sprawnie sobie radzi tam, gdzie trzeba mieć ciętą ripostę, ma ciętą ripostę, tam, gdzie trzeba się uśmiechnąć dobrotliwie, to się dobrotliwie uśmiecha. Ale czegoś brakuje, jakiegoś takiego, nie wiem, czy nie umie wzbudzić emocji u słuchaczy, czy nie umie się do nich przebić z przekazem. No, albo nie ma tej umiejętności, albo mają niedorozwiniętą jeszcze. Po drugie, nie widać, żeby jakieś nowe grupy się wokół niego tworzyły, jakieś, nie wiem, czy tak zwane autorytety moralne, czy nowe środowiska przedsiębiorców, czy też ludzi z różnych środowisk politycznych. Nie widać tych platformersów, którzy dołączyli, poza może Michałem Kamińskim, wokół kandydata. Tam jest jeszcze Unia Wolności, przypominam. Tam jest nawet jakieś pogorzelisko po Unii Wolności. Tego nie widać. Kosiniak-Kamysz jest trochę taki osamotniony. I nie wiem też, czy jeśli on jest tak bezpośrednio atakowany na przykład przez prezydenta w debacie, wczoraj było chyba najostrzejsze starcie między prezydentem a prezesem PSL-u, no to czy to wynika z tego, że Kosiniak-Kamysz byłby jednak dość wygodnym rywalem w drugiej turze i dlatego chcą go podpompować, czy też obawiają się jego jako kandydata? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Kosiniaku-Kamyszu również, wydaje mi się, że on może przegrać tę rywalizację z Szymonem Hołownią, bo dla wielu wyborców tych wielkomiejskich, tych, którzy porzucili ostatnio Platformę i Kidawę Błońską, Szymon Hołownia jest bardziej z ich świata niż Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakoś bardziej do nich przemawia, budzi żywsze emocje, jest taki bardziej wielkomiejski, może medialny, bardziej się podoba, może składniej mówi, lepiej wypada w telewizji. Więc dla części takich wyborców myślę, że Szymon Hołownia jest atrakcyjniejszą ofertą. Ja bym się tu pobawił w metaforę lekkoatletyczną. Dla mnie Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim 400-metrowcem, który jest na kolejnych zawodach i jest bardzo solidnym zawodnikiem. Technicznie biegnie, zawsze robi wynik w okolicach swojej życiówki, ale niestety nigdy nie jest w stanie i zdaje się, że jednak nie będzie w stanie wbić się na podium, bo zawsze będzie jednak grono biegaczy, którzy są po prostu szybsi, a z drugiej strony nie ma takiego ognia, który właśnie pojawił się u Szymona Hołowni. Pytanie, czy on się nie wypali, to znaczy takiego głodu zwycięstwa i tej umiejętności, żeby jednak wyrwać dla siebie lepszy wynik. Tak, i chyba właśnie przyszliśmy trochę do Szymona Hołowni w ten sposób. On budzi jakieś niesamowite i niezrozumiałe dla mnie do końca zainteresowanie w internecie. Ludziom po prostu się podoba to, co on mówi i nie można z tym faktem dyskutować, tylko trzeba go uznać. Gromadzi po kilkadziesiąt tysięcy ludzi na swoich rozmowach internetowych. Nawet jak się popłakał nad konstytucją, co mnie osobiście się nie podobało i uważam to za gest teatralny i kabotyński, no to znalazło się też bardzo wielu obrońców tego i on to obrócił nawet trochę na swoją korzyść. Zdaje się, że wokół niego zebrała się spora grupa entuzjastów, ludzi, którzy naprawdę wierzą w powodzenie, ludzi, którzy myślą już być może o jakiejś swojej przyszłości w polityce. Rośnie, no na każdym kroku rośnie i również w tej debacie wypadł moim zdaniem z kandydatów opozycyjnych najlepiej albo ex aequo z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem najlepiej. Nie wiem, gdzie jest sufit tej popularności. To myślę w dużej mierze będzie zależało od tego, co zrobi teraz Platforma i jak bardzo uda się wskrzesić, do jakiego stopnia uda się wskrzesić kampanię Kidawy Błońskiej, czy też wystawić nowego kandydata. No wyobrażam sobie, że Rafał Trzaskowski byłby groźnym przeciwnikiem dla Szymona Hołowni. Groźniejszym na pewno niż obecna kandydatka. My się nie znaliśmy w czasach, kiedy bardzo modne było sformułowanie pospolityka i pewnie dużo byśmy o nim rozmawiali, jakbyśmy się wówczas znali i jakby wtedy, w tamtych odległych, zamierzchłych czasach podcasty istniały. Ale mnie się przypomniał ten termin pospolityki w kontekście Hołowni, bo pomyślałem sobie, że on jest dosyć naturalną konsekwencją właśnie tej pospolityki. To znaczy, to jest normalne, że w sytuacji, w której wszystko jest o emocjach, o krótkich, prostych przekazach, które trafiają do ludzi poprzez media, internet, media społecznościowe i tak dalej. Szymon Hołownia jest po prostu idealnym kandydatem. W sensie, że on jest idealnym wytworem czegoś, co kiedyś było uznawane za jakiś koniec polityki, czyli ta postpolityka. Teraz tak naprawdę nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta to uproszczenie, ale on właśnie gra na tym, to znaczy on niesamowicie potrafi zagrać na emocjach. To jest o tej konstytucji, ale to jest też o tym, że on, i tu zdaje się, że ktoś to mówił z okolic jego sztabu, że on bardzo dobrze potrafi zagrać dwiema emocjami, które są bardzo też przydatne w czasach, w których żyjemy i w pandemii, która
nas otacza, czyli strachem i nadzieją. Tak, tutaj bym się zgodził, a dorzuciłbym do tego jeszcze umiejętność mówienia prostym językiem. Dużo ludzi wczoraj na Twitterze pisało, mojej bańce oczywiście, więc nie wiem na ile to jest reprezentatywne, że Hołownia umiał w tej minucie swojej końcowej przekazać swój komunikat prosty, że należy mimo wszystko wziąć udział w wyborach, że on ma szansę wygrać. Nie było to zawikłane, to było kilkanaście zdań wygłoszone przekonująco, jasno, klarownie. Wydawałoby się, że to jest dość prosta sztuka i było to na pewno przez wiele godzin ćwiczone wcześniej, no ale innym kandydatom się to niespecjalnie udało, a jemu się udało. Więc myślę, że Szymon Hołownia, ja myliłem się paręnaście tygodni temu co do jego szans, nie doceniłem go i nie chciałbym go teraz przecenić, ale wydaje mi się, że on będzie jeszcze rósł w najbliższych tygodniach. Tu pozdrawiamy słuchaczy, którzy wytknęli to niedawno Wojtkowi Szackiemu. A zapytałbym cię jeszcze o dwie rzeczy w kontekście Szymona Hołowni, to znaczy moim zdaniem są dwie rzeczy, których jeszcze brakuje Szymonowi Hołowni, które tak naprawdę, jeżeli uda się je uzyskać, pozwolą mu wejść naprawdę do tej ekstraklasy i zawalczyć o tą prezydenturę, a następnie o trwałą obecność na scenie politycznej. Jedno to jest zaufanie. Mam wrażenie, że nadal jeszcze jest deficyt zaufania do Szymona Hołowni w elektoracie i jest takie poczucie, że on jest człowiekiem znikąd i że trochę nie wiadomo, co to z nim będzie. A dwa to jest jednak ta prezydenckość. To znaczy on właśnie, płacząc nad konstytucją, wywołuje dużo lajków na pewno, staje się materiałem memicznym, co w dzisiejszych czasach dobrze robi rozpoznawalności i popularności. Natomiast to nie buduje wizerunku człowieka, o którym moglibyśmy powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby został naszym prezydentem. Czy uważa, że on jest w stanie przeskoczyć te dwa deficyty? Prezydenckość i zaufanie. No w zaufaniu to akurat widać, że rośnie. W tych sondażach zaufania, którymi teraz dysponujemy, pozycja Szymona Hołowni jest coraz lepsza przy bardzo dużej już rozpoznawalności. Więc to myślę jest mniejszy kłopot niż ten drugi, o którym wspomniałeś. Któryś z prawicowych chyba dziennikarzy, publicystów powiedział, że on patrzy na Szymona Hołowni jak płacze nad konstytucją i nie bardzo go sobie wyobraża w roli zwierzchnika sił zbrojnych. Rzeczywiście te dwa wizerunki się tutaj dość mocno kłócą i myślę, że nie zobaczymy już Szymona Hołowni płaczącego w tej kampanii. Myślę, że on wie, że to był jeden płacz za daleko. Za 2-3 tygodnie mało kto będzie o tym pamiętał i myślę, że Szymon Hołownia będzie budował ten wizerunek, zwłaszcza, że ma na to dodatkowe miesiące. Jeśli Andrzej Duda w 2015 roku w lutym nikomu się nie kojarzył z prezydenturą, prezydenckością, pałacem, w zasadzie się w ogóle jeszcze z niewieloma rzeczami kojarzył, bo był nieznanym europosłem Prawa i Sprawiedliwości, więc ten przykład pokazuje, że da się ulepić kandydata, który pokonuje urzędującego prezydenta w te kilka miesięcy. No dobrze, Wojtku, prawie dojechaliśmy, widać już metę, ale muszę cię zapytać o jedną osobę, o której no zaskakująco mało rozmawiamy w tej kampanii i wydaje mi się, że to też trochę mówi nam więcej o tej kampanii. Chodzi mi o prezydenta Andrzeja Dudę. To znaczy, mam poczucie, że cały czas rozmawiamy o polityce, cały czas rozmawiamy o kampanii, rozmawiamy o jej aktorach, a nie ma w tej rozmowie Andrzeja Dudy. Czy nie masz poczucia, że on jest bardzo przedmiotowo traktowany przez swoją partię? I tak jak można dyskutować o tym, czy tak było w ostatnich latach, ale jednak jeżeli on nie odzyska jakiejś podmiotowości, to ciężko będzie mu wygrać te wybory, mimo niesamowicie dobrych sondaży dziś. Ja obserwuję poczynania Andrzeja Dudy od początku kampanii i niewiele dobrego da się o tej kampanii powiedzieć. No, na początku był sztab wyborczy, szefową kampanii była pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, która po serii gaf została z tego sztabu wyrzucona pod pretekstem złego stanu zdrowia, ale najwyraźniej się znacznie poprawiło, bo teraz zdwoiła wysiłki medialne, ale tym razem już jest krytyczką Andrzeja Dudy, więc fatalny wybór personalny. Jest tam Beata Szydło, która raz się pojawia, raz znika w miarę zapotrzebowania. Pojawiła się na 2-3 dni, żeby przypomnieć o 500+, po czym się znowu rozpłynęła w nicości. Ja nie widzę, poza tym, że prezydent obiecuje, że będzie tak jak było i że on nie pozwoli na żadną prywatyzację szpitali, tak jakby ktoś tym groził, albo tak jakby rząd tym wręcz groził, że nie pozwoli na likwidację 500+. No okej, no ale chyba żaden z tych kandydatów na to nie pozwoli i żadna siła polityczna nie ma tego na sztandarach. Andrzej Duda tak chce dopłynąć chyba do ostatniego dnia kampanii, wygrać wybory i
wrócić do pałacu, do codziennej pracy prezydenta. No to jest zaskakujące, jak kandydat, który tryskał energią w 2015 roku, teraz tak skapcaniał i po prostu jest, trwa i liczy na to, że będzie trwał nadal. To mnie uderzyło wczoraj w trakcie trwania tej debaty. Mnie uderzyło i pewnie tu możemy się zgodzić, że Andrzej Duda wypadł poprawnie, że mówił to, co miał mówić, że mieścił się w czasie mimo znikających sekund na przedziwnym zegarze TVP i ogólnie wypadł poprawnie i pewnie dla swoich wyborców wykonał tą robotę, którą miał wykonać. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, tam było bardzo mało energii, tam było mało przekonania. Było to poprawne, ale mało ciekawe tak naprawdę wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie, 3 minuty mniej więcej po zakończeniu się debaty, dowiadujemy się, że jednak tych wyborów nie będzie tego 10 maja, że decyzje zapadły gdzie indziej. Andrzej Duda musiał o tym wiedzieć. Ja nie wierzę, że Andrzej Duda o tym nie wiedział. I musiał występować w tym dziwnym spektaklu, mając świadomość, że za chwilę wszystko zostanie wywrócone do głowy, że ci ludzie, z którymi on stoi na tej scenie, niekoniecznie będą jego kontrkandydatami za parę miesięcy. No, że to wszystko jest jakiś taki dziwny teatr, taki support dla głównego wydarzenia tego wieczoru, czyli porozumienia Jarosławów. Czy nie było ci szkoda prezydenta Andrzeja Dudy w tej sytuacji? Nie, te uczucia są mi obce. Nie żałuję raczej polityków. Natomiast tak, no co tutaj dodać? Andrzej Duda sam się wyłączył z tej roli. No, on zdaje się, że nawet na tej konferencji po debacie powiedział, że to nie jest jego rola, że to jest rola polityków w Sejmie się dogadać w sprawie wyborów prezydenckich. Była w tym jakaś szczerość, ale i trochę bezradności. Andrzej Duda czeka po prostu na to, co przyniesie los. Liczy na to, że wygra i że w końcu dobrnie do mety tej kampanii, a to, że nie jest podmiotowym politykiem, który by o czymkolwiek ważnym państwie decydował, no to nie jest chyba jakaś wielka niespodzianka. Strasznie długo rozmawialiśmy, a jeszcze do tego moim zdaniem trochę za mało tej debacie, która jakkolwiek pewnie dużo nie zmieniła, to miała swoje momenty. Nie wiem, czy nam się uda, ale może w przyszłym tygodniu byśmy trochę wrócili do tej debaty i skupili się na, jeżeli atmosfera trochę się uspokoi i rzeczywiście będziemy w takim stanie wait and see na to, co zrobi Sąd Najwyższy, jak będzie wyglądała ta nowelizacja ustawy wyborczej, to może wrócimy do debaty i do tej drugiej piątki kandydatów, bo przegapiamy Krzysztofa Bosaka, który moim zdaniem jest dosyć ciekawym kandydatem. Ale niesamowicie przespał swoją szansę w debacie. Gdyby on miał w sobie trochę ognia Pawła Tanajny i bronił przedsiębiorców i był za odmrożeniem gospodarki, to by zaczął rosnąć. No więc dokładnie o tym. To uznajmy te słowa ostatnie Wojtka Szackiego jako zajawkę przyszłotygodniowego Dużego Pałacu. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.